Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Yudi i witam was w kolejnym materiale, oczywiście z gry Pokémon Flora Sky. Jak pamiętacie, ostatnio pokonaliśmy dwóch pierwszych członków elitarnej czwórki. Jedna w sumie pierwsza miała Pokémony typu ziemnego, natomiast no, drugi rywal z elitarnej czwórki to już Pokémony ogniste, z którymi sobie poradziłem. Były problemy, owszem, były problemy, ale daliśmy radę. Ale dzisiaj no, chciałbym spróbować swoich sił z kolejnymi dwoma przeciwnikami, a potem na kolejny materiał zostawić sobie walkę z czempionem. Oj, działoby się. Będziecie chcieli, żeby już odcinek z czempionem był bardzo szybko? Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę, jakiś komentarz. Te sprawy, wiecie, o co chodzi. A teraz... Może wodne, ej. No taka wiecie... Sala przypomina trochę tak jakby, no, albo lodowe, tak to wygląda. No nie wiem, porozmawiajmy, dowiedzmy się, kim on jest. Ice z elitarnej czwórki. Ej, no to jak się nazywa Ice? Aha. Ja myślałem, że on będzie miał lodowe Pokémony, jak się Ice nazywa. On mówi teraz, my dragon skills. Okej. Znaczy, no może był mistrzem lodowych Pokémonów, zanim został mistrzem smoczyń, bo żeby, wiecie, łatwo pokonywać smoki, to najlepiej lodem. O kurde, czyli Universus Ice. O kurde, no ciekawe. Koleś, który ewidentnie wyglądałby mi na gościa, który może mieć lodowe poki, jeszcze samo imię na to wskazuje. O kurde. No powiem wam, że tego się do końca nie spodziewałem, że jednak to będą smoki rzeczywiście. Dobra, smoki nie są słabe, tak to w bardzo głupi sposób to określiłem. Smoki nie są słabe, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że to może być naprawdę ciężki pojedynek. No ale zobaczymy. Użyłem Leech Seeda, uznając, że i tak tutaj Giga Drainem za dużo nie zrobię. Diabolo? Albo Rockiego? Nie. Diabolo. Nie wiem dlaczego, uznałem, no bo on jest ognisty, tutaj ognistym atakiem niewiele zrobię. Ale jak walniemy może jakąś aurosferą czy cokolwiek. Nie no, może czymś innym, no zobaczymy, krytyk jeszcze się trafił, ale spokojnie, Leech Seed działa. My cały czas jesteśmy leczeni, nie zapominajcie o tym. Leech Seed cały czas działa, Dragon jest coraz słabszy. Spróbuj tego Psywave'a. No zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ten Psywave nie jest znowu jakiś super dobry. Dragon Claw, uuu. No to musiały się zacząć smoczy ataki, ale ten smoczy atak strasznie słaby. Ej, no nie chcę obrazić Dradigona, czy w żadnym razie, nie, ale... Dobra, użyjmy aurosfery, nie wiem, zobaczymy ile to zabierze. Może trochę więcej niż Psywave, będę miał może farta. Ej, dobrze! Roadskin działa, rani nas niestety. Ojojojojoj, Hyper Beam. Jak wiecie, Hyper Beam ma niesamowitą moc, ale powoduje, że przeciwnik musi przeładować, czyli teoretycznie... Jak musi przeładować, to on traci turę, czyli nie będzie w stanie uzdrowić sobie Pokemona. Full Restore, bo wiecie, oni cały czas używają tych Full Restore'ów, przez co są mega niebezpieczni, no ale... On zmarnował turę Hyper Beamem. Miałem farta w sumie, że to zrobił. Inna sprawa, że tego Full Restore'a na pewno będzie czy tam jednego, czy dwa trzymał na potem, na kolejne Pokemony. No dobra, ale przynajmniej pierwszy smog rozwalony. Pnączak 59 level. Wszystkie jego statystyki dosłownie bardzo równo rozłożone. Atak specjalny, tak bardzo podobne, no obrona najsłabsza u niego, akurat u mojego pnączaka. Jeszcze 4 poki. Widząc Flygona, Pokemona ziemno-smoczego, od razu mówię, że poświęcimy Diabolon, zresztą i tak padnie. Ale ktoś się musiał poświęcić. Ale Earthquake, no mocny atak. Dobra, słuchajcie, chyba bardzo prosta zasada. Mógłbym użyć albo Szpona, ale użyjemy, nie wiem, zobaczymy. Wierzę, że mój Vaporeonik będzie szybszy i Iceberg załatwi. Chyba za dużo bym chciał, chyba tak. No ale dobra, nic się nie stało, on musi paść od Iceberga, to jest 4 razy super efektywne. Na spokojnie, Flygon. Jest, dobra, to było zbyt pewne, no ale niestety obił nas troszeczkę. Dobra, 2400 expa, bardzo ładnie. Kto kolejny? O kurde. Kingdra. Słuchajcie, dajemy pnączaka. Kingdra to jest ten Pokémon, na którego zadziała super efektywnie tylko ciosy smocze. No, i jeszcze
fery, ale tutaj w Flora Sky nie ma w ogóle takiego typu. Więc tylko smocza, ja tutaj smoczych ataków to tak nie za bardzo. Czekajcie, mam nadzieję, że... O kurde. Robi się niedobrze, ponieważ Leech Seed może i będzie zabierał HP, ok. Tylko że Kingra użyła Rain Dance'a, który już sam z siebie przyspiesza. No jeszcze po dwóch Dragon Dance'ach to w ogóle jest najszybszym Pokémonem ever. No i dodatkowo zwiększa się atak. Mam nadzieję, że ten Pokémon nie ma fizycznego ataku, tylko ma specjalne. Wiecie, wtedy ten Dragon Dance wcale bym nic tam nie zwiększył bardzo mocno. Dobra, użyjmy Giga Drain. Auć. A całe szczęście, no mówię, Outrage tutaj jeszcze jest ciosem specjalnym. Okej, okay, Giga Drain trochę nas regeneruje. Leech Seed nas regeneruje. Tak więc chyba Kingdra, która naprawdę wydaje się być Pokémonem, z którym mogę mieć problemy, powinna się ugiąć mimo wszystko, no ale poczekamy. Ona ma cały czas też leftovers, to przywraca jej trochę życia, mimo tego działania tego Leech Seeda. No teraz będzie nawalanie Outrage'em, oczywiście. Jeszcze pamiętajmy, że... No nie... Naprawdę? Okej, okay, jest źle. W tym momencie ewidentnie stwierdzam, że jest źle. Straciłem Pokemona, który miał tutaj walczyć, miał tutaj robić swoje. No i oczywiście kryt się trafił, bo całe życie tak samo, całe życie taki sam pech. No ale spokojnie. Smocze Pokemony są groźne, wszyscy o tym wiedzą. No ale może damy radę. Przywal z tego Cosmic Beama. Mam nadzieję, że Outrage nas nie zniszczy. Nie no, Scary jest za mocna, żeby tutaj... Wiecie, jakiś tam kurde Outrage, tylko fajnie by się przydał kryt, jak mówię. Za dużo bym chciał. A niestety właśnie... Nawet gdyby ten Leftovers nie działał, to i tak bym mu chyba nie zabrał dość Kingrze HP. No a teraz już Outrage przestał działać. Jak się nie mylę, więc... Może użyj na spokojnie Full Restore'a. No dokładnie. Skomplikowana walka. Ewidentnie skomplikowana. Ale kolejny Cosmic Beam leci. Ej, powiem wam, że myślałem, że Flora Sky... O, dobra, znaczy... Podwyższyliśmy obronę, tutaj by się przydała specjalna obrona. Chodzi mi o to, że... Oj... No, Flora Sky nie spodziewałem się, że będzie aż tak ciężko, ale jest. Naprawdę jest. Tu nie ma łatwych walk. I Waterfall. Jak mówię, Waterfall to jest normalnie fizyczny atak już od nowszej generacji, od czwartej. Na całe szczęście tutaj jeszcze do trzeciej geny, na której jest wzorowana Flora Sky, był specjalny. Jak wszystkie wodne. Więc jest dobrze. Na całe szczęście Kingdra, chociaż mogłaby zrobić nam sporo, to nie zrobiła. O cholera. Mieliśmy Flygona, no to mamy i Haxorusa, z takich naprawdę silnych, smoczych Pokemonów. No nie, ludzie, to jest złe. To jest bardzo złe, co się dzieje właśnie. Ponieważ... Naprawdę nie trafiłem? Naprawdę Scary? Haxorus już w przeciwieństwie do Kingdry, to on będzie używał fizycznego ataku. Prawdopodobnie. Ale zobaczymy. Dawaj, Scary, wierzę w ciebie. No, obronę przynajmniej sobie zwiększyłem już kolejny raz. No, powalony Haxorus. Powalony. Dobra, dawaj, ten Cosmic Beam musi działać. Błagam. Liczyłem, że tego nie zrobi. Liczyłem, mocno trzymałem kciuki, że jednak nie będzie drugiego Full Restore'a. What? Dobra, jeszcze zwiększyliśmy sobie obronę, doskonale. Dobra, przywal mimo wszystko. Ała. Przeżyliśmy. Kurde, nie. Nie przywal sobie, Scary, ty musisz to wygrać. Musisz. Dobra, nic się nie dzieje. Przeżyliśmy? A no tak, jak miałbym nie przeżyć, skoro tak mocno zwiększyłem sobie obronę, ale to już niewiele zmienia, ponieważ Earthquake, czy chcemy, czy nie, to działa. Ej, masakra. Dobra, zostały nam trzy Pokémony. Rywalowi Haxorus i jeszcze ktoś tam. Mamy Icewind. A Icewind to nie miał priority? What the fuck? A ja myślałem cały czas, że Icewind ma priority. Mi się pomyliło chyba z innym lodowym atakiem.
O masakra jakaś. Wow, 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 ale fart. On ma Iron Taila, który mógłby mnie zniszczyć. Bo Iron Tail, stalowy atak na Rockiego, super efektywny. Farcik. I kto jest ostatnim Pokemonem? O Boże, to tu za... Dragonite. Mam Rock Slide'a, więc jest, tak powiedziałbym, nawet nieźle. Auć. No ten Outrage boli. No dobra, oby jak najmocniej. Pięknie, dobra, dobry atak, aczkolwiek Rocky jeszcze działa Citrus Berry. Chodzi mi o to, że nie... że Vaporeon da sobie radę, prawda? Ej, słuchajcie, wielki pojedynek, nie wiem, versus Dragonite. A jeżeli Dragonite'owi wyjdzie kryt? Albo coś w tym stylu? Oj, oj, oj. Jesteśmy szybki. Nie trafiłem. Nie trafiłem. Uff. Co z tego, że jesteśmy szybsi, skoro nasz Pokémon nie trafił z iceberga? Już myślałem, że jeszcze go zamroziłem, a tutaj... No dobra, ja już tak się zdziwiłem, jak to zamroziłem przed atakiem? A tak wygląda po prostu animacja ataku. Wow. Nieźle. Tyle powiem. No nieźle. O kurde. No powiem wam, że jakoś to idzie. Jakoś to idzie, aczkolwiek... coraz trudniej. Ja naprawdę myślałem, że będzie łatwiej. Wy się śmiejcie, ale ja tak sobie myślałem. Że ta liga to będzie pikuś. A ja tutaj z każdym kolejnym pojedynkiem zastanawiam się, co ja tak właściwie tu robię. Jak ja sobie jeszcze daję radę? To jest pytanie. Wyglemiem jeszcze jednego iceberga? Aczkolwiek już jesteśmy po smokach. Ej, Thunderbolta ktoś się może nauczyć? Diabolo się może nauczyć Thunderbolta, teoretycznie? Ja zastanawiam się, dlaczego nie sprawdziłem fajnych ataków, które oni mogą się uczyć. Wiecie co, zaraz Aprora bym cię nauczył Thunderbolta, czemu nie? Mam jeszcze coś fajnego? O, Call Mind. Call Mind mógłby też się przydać. Na przykład pod Scary. Teoretycznie ja nie używam w ogóle tego Fake Tears, więc nauczmy się. Tak teoretycznie. A teraz słuchajcie. Damy radę czy nie damy? Próbujemy. Kolejny już rywal będzie, zobaczymy. A nie, rywalka jednak. Zielona sala. Już wiem, że kolory nic nie znaczą. Że to wcale nie musi być walka z jakimiś roślinnymi Pokemonami czy coś w tym stylu. Nie, nie, nie. Nie wiem, z kim przyjdzie nam stoczyć bitwę, ale przekonajmy się. Flash. Haha, witam Yuli. Zaskoczony. A przecież to jest Flash! What? Zaraz. Flash the Ghost Master. Przecież my ją znamy, ja ją prawie zapomniałem. Ona naprawdę jest członkiem elitarnej czwórki? Ona mówiła o tym? Nie wiem, czy ona o tym wspomina, ale powiem wam, że teraz zaczynam się obawiać. Przecież to była czarownica. O kurde. O lol. O lol. Protect. Protect chroni przed Lich Seedem, ale już kolejny Lich Seed wchodzi, więc tyle dobrego. No żartujesz sobie. O kurde. Spirit Tomb użył Cursa, czyli przekleństwa, który działa u duchów inaczej niż u zwykłych Pokemonów innego typu. Teraz to my tracimy trochę HP. A on ma jeszcze Leftovers. Może obrywa z Lich Seeda, ja bym wolał zmienić, ta klątwa mnie trochę niepokoi. Dajmy Rockiego. Rocky, wiecie, Pokémon twardy jak skała, hehe, on jest skałą poniekąd. No może da radę. Protect, idealny akurat cios dla mnie, ponieważ co z tego, że to działa, skoro my możemy tu przywalić. Dobra, spróbuj Rock Slide'a. Ej, Spirit Tomb taki wolny? Że nawet Rocky go wyprzedzi? Coś mi tutaj nie gra. Nie wiem, wolny ten Spirit Tomb, albo wszystkie Spirit Tomby są wolne, ja o tym nie wiedziałem. Pierwszy Pokémon leży. O kurde. Gengar, Pokémon, którego nie walniemy ani z Headbata, ani z Rock Smasha, bo ciosy Normal i Fight nie działają na duchy. Earthquake też nie zadziała, ponieważ Gengar, słuchajcie, ma abilitkę lewitacji. Tylko Rock Slide, ale nie zmieniamy. No ty kurde, substytuty. Już widzę, że ten Gengar może mieć naprawdę bardzo... Ale to bardzo... Żartujesz sobie. Co on czeka, aż nie trafię?
Teraz jeszcze kryt się trafił, szlak bycie. Thunderbolt. No. Trochę zabierze. Na całe szczęście nie tak dużo jak myślałem. No może padniesz, Gengar? Tak! Słuchajcie, rozwalenie Gengara to podstawa, bo Gengar naprawdę potrafi być przewalonym Pokémonem do walki przeciwko niemu. O cholera, Kofagrigus. W ogóle ciekawe Pokémony już teraz, wiecie, poziom lepszy niż, niż u innych. Dobra, Rocky, ty tu chyba musisz się trochę poświęcić. Albo i nie. Wiesz co, albo i nie. Słuchajcie, Kofagrigus już mnie troszeczkę zaniepokoił. Serio? Nie, dobra, słuchajcie, czas chyba użyć pierwszy raz przedmiotu leczącego. Pierwszy raz użyję w przelitarnej czwórce z czego się, no bo sorry. Poparzenie? Tak z niczego? Dobra, dawaj tego Dark Bomb. Super efektywny, aczkolwiek zwiększył sobie obrony, ale kryt się trafił. No nie ma co się cieszyć aż tak bardzo, ponieważ co z tego, że się trafił kryt, skoro... Nie używa Full Restore'ów? Trochę jestem pod wrażeniem, bo to teraz ja się wygłupiłem, że ja użyłem Full Restore'a, a Flash nie. Chandelure. To niebezpieczny Pokémon ze względu na nasz lodowy typ. Jak nazwanie to leżymy, ale jestem w stanie przyjąć to na klatę. Zaraz wyślemy Vaporeona, więc wiecie, spokojnie. Może przeżyjemy? Na co ja liczę? Nie dało rady, nie było opcji. Dobra, nie wiem, wchodzisz. I użyj Surfa. Niech użyje mój Vaporeon pełnej mocy. Nie ma co się bawić. Tu trzeba bić. W ogóle miotacz ognia na Vaporeona. Odważny pomysł, zamiast nie wiem, jakiegoś Shadow Balla, powiedzmy. Czy coś. Chandelure leży. Ta walka wydaje się teoretycznie, która wydawałaby się trudniejsza, łatwiejsza dla mnie. Dobra, już prawie 60 level. I kto kolejny? Banet. No dobra, kolejny duszek. Dobra, przywal z Waterfalla. Zobaczymy, może Banet padnie. Ja obstawiam, że Banet nas nie pokona. Znaczy, jak jesteśmy szybsi, to powinniśmy bez problemu Baneta rozwalić. No chyba, że będziesz się tutaj double teamował. I ja przestanę trafiać, no właśnie. Wtedy możemy mieć wątpliwości co do jeszcze kryt. Jeszcze obniżona specjalna obrona. Dobra, liczymy, traf. Dobrze, czyli to jest już koniec. Flash pokonana. Udało się. Tej duchy na niewiele się zdziały. Wiecie, po prostu niewiele zrobiły, tak samo jak cała ta jej magia. Doskonale. Bardzo ładnie, nie wiem. Bardzo ładnie. Tak, wiedziałem, że to zrobię. To bardzo dobrze. Takie nastawienie dla mnie pozytywne to może być. Mhm. No i teraz nam mówi, jakie wartości są potrzebne, żeby trener był silny. Champion czeka, masakra. No wiecie, champion sobie niech czeka. Pytanie, ej, straciłem tylko jednego Pokemona w tej walce. Takie naprawdę easy. Ta walka była naprawdę prosta. Dobra, nie wiem, jeszcze jeden Hyper Potion, tutaj leczymy i tu leczymy. Dobra, słuchajcie, w kolejnym materiale stoczyć trzeba w końcu walkę z czempionem. Będzie ciekawie, na pewno będzie ciekawie. Jeżeli ten materiał wam się spodobał, zostawcie łapeczkę, komentujcie, subskrybujcie. Jeżeli jeszcze nie śledzicie tego kanału, kliknijcie dzwoneczek pod subskrypcją, żeby otrzymywać od razu, jak wrzucę film, powiadomienia o tym. No i do zobaczenia, do kolejnych materiałów. Cześć i czołem i na razie. Hej.